5 metrów. Panny Florentyny. Przyszłam właśnie do tego pokoju. Czekajcie, zrobię wam room toura. Tu są drzwi, jakby taką mamy ścianę, łóżeczko. Kaja, jak ty tu weszłaś bez pukania? Nie słyszę pukania. Kto tam? Przepraszam, tutaj jest mikrofon i chciałam zapytać, co chcesz zrobić w naszym pokoju do wywiadów? Chciałam się tam dostać po prostu. Czy chcesz się wypowiedzieć na temat wczorajszej imprezy? Nie, ja nie byłam na imprezie wczoraj. Byłaś na tej imprezie? No to musisz stąd niestety iść. Teraz w tym pokoju jest Maria, która wczoraj również była na tej imprezie. Ale obczaj bucik. To wszystko udowadnia, co się działo przez te 48 godzin. Ona tak nie wygląda, ale jest totalnym hardcorem. Poszłam spać o 4 i myślałam, że jestem totalnie hardkorowa, że wstałam o 8 i przyjechałam tutaj. A ona przyjechała tutaj prosto z imprezy i poszła na jedną, potem na drugą, a potem na trzecią. Nie, to nie było dobre, bo ja chcę iść spać. I udaje, że mi się nie chce spać i to jest takie... Czy dobrze ci wychodzi? Ej, wygląda jak taka pojebana balerina. Ja nie mogę przeklinać, czy można przeklinać? No, można. No. Tak, no wtedy jest więcej lajków. Ej, naprawdę? No. Ludzie lubią to państwo. Ludzie także, lubią wulgaryzm. Także kurwa, słuchajcie tego. Kontrowersje. Kochani, tańczę balet. Moscow City Ballet. To co to było za impreza wczoraj? Amelie Lenz wczoraj w Warszawie. Wszystkie osoby w Polsce, które wiedzą, co to jest techno, przyjechały do Warszawy. Tak, i nawet ja. Na small najbardziej. Dla mnie było spoko w $100. Ej, Martynie się bardziej podobało na small. Nie. Tak, no nie, na $100. No, słuchajcie, bo po prostu Amelia jest tak wielką gwiazdą, że musieli rozłożyć set, koncert, zorganizować koncerty. Tak. Najśmieszniejsze jest to, że wygrałam wejściówkę oraz spotkanie z Amelią po jej secie i to było niesamowite. Miał... Nie zabrałaś mnie. To się nazywa friendship. Dobra. Koniec wywiadu. Do widzenia, bo nie, słuchajcie. I po jej secie w Stodole spotkałam się z Amelią, miałam mega misję, żeby wręczyć jej medal, ale potem stwierdziłam, że medal to jakby tak nie za bardzo do niej pasuje, więc kupiłam jej naszyjnik z Cool Disco i tak, dałam jej ten naszyjnik z Cool Disco, bo bardzo szczęśliwa. Pokażę zaraz. Ale ona jest taka słodka. Jezu, ona jest tak miła, po prostu była tak sympatyczna. Ona pyta się mnie, jedziesz zaraz na Smolą? Ja mówię nie, bo będzie wielka kolejka, może nawet nie wejdę. A ona mówi, co? Jak wpiszecie na moją guest listę, no to wejdziesz. Ja mówię, co? Naprawdę? Ona, o no serio. I generalnie wpisałam je na drugą imprezę, więc byłam również w dwóch klubach. Wyglądasz jak profesjonalny ktoś, kto udziela wywiadu. Tak. Także powiedz jeszcze tylko może coś powiedz. Co mogę powiedzieć ciekawego? Kocham Amelię, mam do niej mega respekt. Sorry, że nie dokończyłam z tobą wywiadu. Nie ma co się kłamać. Jestem zmęczona. Przyszłam przeprosić, że skończyła mi się karta pamięci. Jestem mało profesjonalnym wywiadzistą. Tak się nie powinno zdarzyć. To... Jakie były nasze ostatnie refleksy? Tak podsumowując. Że mówiłaś, że szanujesz... Hashtag technorefleksje. Że szanujesz Amelię. Szanujemy. Czekaj, to nie był żółwik, tylko mikrofon. Ale dobra. Dobra, dziękuję za wywiad. Piąteczka słodkich snów. Bye bye.